W ostatnim czasie niektórzy klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymali maile z informacją o nieopłaconych składkach i konieczności uregulowania tego w ciągu 24 godzin. Przypominam, że ZUS nie kontaktuje się drogą mailową z klientami w celu przedstawienia im rozliczenia stanu konta, uregulowania jakichkolwiek składek, czy nawet z informacją o nadpłacie składek. Elektronicznie kontaktujemy się tylko z tymi klientami, którzy posiadają profil na platformie usług elektronicznych i taką drogę korespondencji, kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń wybrali. Jeżeli ktoś otrzymał maila, budząco przypominającego maila z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym jest informacja, że należy opłacić jakąś składkę albo że mamy jakąś nadpłatę, to bardzo proszę nie reagować na takiego maila, nie otwierać żadnych załączników, bo może on służyć po pierwsze wyłudzeniu pieniędzy, ale także wyłudzeniu danych z komputera czy zainfekowania komputera użytkownika. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do poczty, którą otrzymaliśmy drogą mailową, to bardzo prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo kontakt telefoniczny poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 lub też wysłać takie zapytanie drogą mailową na adres cot@zus.pl. Zanim zaczniemy reagować na jakąkolwiek korespondencję, czy to z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy z innych urzędów, należałoby wcześniej dla własnego bezpieczeństwa sprawdzić, czy rzeczywiście taka korespondencja wyszła z danej instytucji. Przestrzegamy jeszcze raz naszych klientów, że ZUS nie wysyła na adres poczty mailowej informacji o rozliczeniu składek, ani nie wzywa do zapłaty w ten sposób, by uregulować jakieś należności.